Kryminał! Ciekawe za co? I witam w kolejnym dniu. Ostatnio widzieliście, rzuciliśmy sobie te tuwałki z góry, sprawdziliśmy te zawory. Sące są na pewno do wymiany, już ten prawy to jest tragedia. Ta płytka na nim, także na pewno sące będą do wymiany, resztę sobie zobaczymy. Teraz sobie się wezmę za rzucenie głowicy i tak trochę sobie pogrzebiemy. Jeszcze pogadamy może. Także od razu biorę się do roboty, bo mam mało czasu. Puszczam właśnie płyn chłodniczy. Rozbroimy tu jeszcze mocowania. Wydech, kolanko już ściągnąłem. Gaźnik musimy odpiąć. Jakieś przewody tu. I spróbujemy sobie tą głowicę zrzucić, bo ciekawi mnie, jak tam ten tłok wygląda. I to zadecyduje głównie, czy będziemy robić tą maszynę, czy nie. Czy to się w ogóle będzie opłacać, nie? Chcę odkręcić się szybciej, by zleciało. Więc ciężki temat. Wszystko się okaże, jak to będzie wyglądało, czy spróbujemy coś ją ruszyć, czy nie. No też szkoda tak inwestować, nie wiadomo ile w to. Jakby warto było zrobić, fajnie by tą ramę było odświeżyć, bo tak jak widzieliście, jest już trochę porzewniała. Te plastiki już też takie średnie są, ale to wszystko zależy od silnika, nie? Od serca. Trzeba by było jeszcze teraz poluzować tu gaźnik. Gaźnik też mi się wydaje, że będzie trzeba wyczyścić. Tyle to wszystko stało. No i te mocowania głowicy jeszcze nam zostały. Jaka to jest chyba 10? Śrubki też, kurde, wszędzie inne. Tam 10, tu chyba jest 13, 16. Teoretycznie te Hondy... Kurde, to 13. Teoretycznie te Hondy mają dosyć wytrzymałe silniki. Jeśli chodzi o kłady 450, to najbardziej wytrzymałe silniki podobno są. No, też zależy, jak kto wcześniej dbał, nie? I czy szanował sprzęt. Już trzeci klucz do tego mocowania silnika. Znaczy nie silnika, tylko głowicy. No i dobra. Tu muszę węża od tego płynu odkręcić, od chłodnicy co idzie. Przynajmniej teraz mam jakiś materiał na filmiki, nie? Tak by nic nie było, bo jak na razie chwilę się zamierzam wstrzymać zakupem dla siebie motocykla. A szkoda by było żadnych filmów nie dodawać, bo ten ostatni film z CRF-y to robotę zrobił. Jak tak, to chyba parę lat. Do 1000 subów ledwo szło, a tu nagle tydzień 500 subów wpadło. Także no... sztos. Dlatego no fajnie by było coś dodawać na kanał, nie? Fajnie jakby to też zrobił. Może sam bym pojeździł trochę. Chociaż nie wiem, bo jakoś się na kładzie nie czuję za dobrze. Zeszło. Zeszło. Dobra. Gaźnik mamy na bok na razie. Nie będę tu nic przy nim robił, niech sobie leży. Może bym jeszcze płytki powyciągał, żeby mi nic tam nie wpadło. I jaki tu będzie klucz? 13 chyba. Dobra. To mamy. Jeszcze 8 mi się przyda.
Te płytki wyciągniemy sobie tu na szmatkę. Tak. Te sące to są zarąbiste. W CRF-ie miałem chude już. Tutaj to już w ogóle. Zapuściła ta. Tą strach ruszać, ona jest taka trochę obrobiona. Kurde, zawsze coś. No i dobra, głowiczka jest. Oleju tu trochę w niej jest jeszcze. I zaworki są. Jak to było, tak. Więc mamy coś takiego. Sące są te duże. Tu jest prawy ten. O kurna, ale wyklepany. Drugi. No, ten trochę lewy mniej, co był ok, ale ten prawy to jest... Jest grzybek, a ciekawy wydech jak. Jeszcze zerkniemy na wydech. Nie pokażę wam, bo to samemu ciężko wcisnąć. No, to chyba są grube dosyć. Nie podejrzę się tak w 100%, ale nie wyglądają źle. I teraz ta ważniejsza rzecz, czyli cylinder. Tłok ma dużo nagaru. Wziąłem go do góry trochę. Uszczelkę mogłem też ściągnąć. Jakoś myślę, że tragedii nie ma, bo w CRF-ie, czy jak miałem już do wymiany, to dosyć chodził na boki. Tu jest nawet sztywno. Troszeczkę chodzi te pierścienie, ale chyba cylinder też rzucimy. Zobaczymy sobie, co to za korba jest dana.
Dobra, ja muszę przejść po coś. Próbuję sobie rzucić ten cylinder. To jest jedna śruba i cylinder powinien pójść do góry i sprawdzimy sobie za chwilę, jak on wygląda. Co zaś mi trzyma? Nic nie powinno trzymać już. No właśnie. Jest, 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 proszę Państwa. Główny bohater 449 centymetrów sześciennych. Jak na razie mi się podoba, ale to tak pierwszy rzut oka. No i tłok do góry. Proszę się pokazać. Ten ślizg, nie, ten ślizg nie wyjdzie. Korba Wossnera, ja tam pokażę Wam to z bliska zaraz. Dobra, tak to wygląda z bliska. Korba Wossner, tak jak mówiłem, nie jest nigdzie jakoś przycierana, ładna. Na razie z tej strony na góra-dół, wiadomo, nie ma szans. Na boczki minimalnie. Tłoczek, tak jak mówiłem, o tych poprzycieranych tych, tu widać ten, ta część najbardziej się wyciera, ale tu jest, no, moim zdaniem też bardzo ładna, jeszcze widać tą czarną powłokę. Z drugiej strony trochę bardziej wytarta, ale też się wydaje ok. Tłok, no wiadomo, nagar do wyczyszczenia, tylko tam wszystko, no, ładnie to wygląda, nie jest jakoś poprzepalane, żeby było przegrzane, czy... Zobaczę z drugiej strony, bo też nie patrzałem. Tu jest jakiś numer korby. Też ona świeżo ładnie wygląda z tej strony. V. Nie, no myślę, że tu wszystko fajnie jest. Pierścionki. Dobra, a teraz przejdziemy do cylindra. Cylinderek. Pierwsze zrzucę okiem sam. No jeszcze moja krew jest na cylindrze. Wziąłem sobie łapę, rozciął, świecę nie szło wykręcić. Jakbym się zaparł, to jak strzeliło nagle, to masakra, te śruby, to strasznie ciężko jest odkręcić. Zaparłem się i zaraz łapa rozcięta. Cylinderek teraz, idę do światła. Honowanko ładnie widać. Widać coś, coś takiego to jest. No co, takie honowanko widać, można się przejrzeć w nim. Poza tym nie ma żadnych śladów jakiegoś przytarcia. Wiadomo, czy jajo jest, czy nie, no to nie sprawdzę. Ale fajnie, tu mi się podoba. No i on też, ten, tak jak mówię, ten tłok tu dosyć sztywno siedział. I poza tym nie ma śladów żadnego przytarcia, czegokolwiek, jakichś wyżerów, nie wiem. On dosyć długo stał, tak jak mówię. Wszystko było na zalane olejem w środku i wszystko ładnie wygląda. Z zewnątrz wiadomo, na deszczu trochę stał później w garażu i wygląda jak wygląda, ale tu wszystko mi się podoba, nawet bardzo mi się podoba. Korby nie sprawdzimy niestety, to jest taki standardzik, jedynie możemy wzrokowo ocenić, ale no moim zdaniem tu by zostawił, zawory by zrobił i nie mogłoby to latać, ale to nie jest mój kład, także będziemy na bieżąco się tam ze szwagrem dogadywać, co robimy, co nie, czy w ogóle robimy. No i co, no dobra, chyba tyle, ja sobie tu ogarnę w garażu wszystko. Tu już tłoka nie będę czyścił, już dzisiaj nie mam czasu, także może następnym razem, za tydzień, za dwa, nie wiem jak będzie z czasem, sobie zajrzymy tu, pasowałoby gdzieś głowicę wysłać. Cylinder też by można było, żeby tylko miernikiem tam sprawdzili, czy nie ma jakiejś buły. No więc co, chyba to wszystko ogarniam sobie tu na spokojnie. Na dzisiaj kończymy. Widzimy się następnym razem. Nie wiem, co to będzie, czy składanie, czy tego, co jest, czy składanie na nowych częściach. Zobaczymy. Jeszcze trzeba będzie z tą elektryką sprawdzić. Rozrusznik zobaczyć, bo nie wiem, czy on trybi. Ale to już na spokojnie sobie kiedyś ogarniemy. Dobra, trzymajcie się jeszcze raz. Czekajcie na następny film. Pozdrawiam. Inarka.